Co to za spotkanie? Na czym to wszystko polega? Jest to 8. konkurs organizowany w MZK Bielsko-Biała na najlepszego kierowcę komunikacji miejskiej. Ten najlepszy kierowca coś zyskuje poza sławą wśród kolegów? Tak, oczywiście. Najlepszy kierowca dostaje nagrodę pieniężną, tak samo drugie i trzecie miejsce. Można wiedzieć, jakie to są kwoty? Za pierwsze miejsce jest 5000, za drugie miejsce 3000, za trzecie miejsce 1000. No to nie mała kwota. Myślę, że jest o co walczyć. Jest o co walczyć. A jakie to są konkurencje? Co tu się w ogóle odbywa po kolei? Zaczęliśmy konkurencję od placu manewrowego, czyli jazda w tunelu, parkowanie tyłem, czyli tak zwany garaż i koperta. Wjazd bokiem do krawężnika. Następna konkurencja polegała na jeździe zręcznościowej, tak zwany slalom, z piłką umieszczoną na talerzu przed autobusem i na końcu trzeba było jeszcze lancą trafić w otwór. To nie takie proste zadanie. Nie, bardzo skomplikowane. Często piłka spadała, uczestnicy najeżdżali też na pachołki, ale byli kierowcy, którzy zrobili to bezbłędnie. No jeszcze radar, no to... Na czym właśnie polega to zadanie z radarem? Z radarem ustawiliśmy prędkość 25 km na godzinę, że kierowca w danym okresie musi mieć tą prędkość, no i policja mierzy pomiar prędkości. Oczywiście licznik jest zasłonięty. A, czyli na oko? Tak, na oko, musi mieć wyczucie prędkości. Żeby jechać te 25 km na godzinę. Tak. Są tacy, którzy trafią? No nie wiem, bo właśnie konkurencja trwa, trudno mi powiedzieć. Zaraz podpytamy jeszcze mamy konkurencję polegającą na tym, że jest umieszczony do lusterka laser, który świeci sobie tam na dół i na dole będzie tarcza strzelecka. I kierowca musi tak autobus wprowadzić, żeby trafić jak najbliżej dziesiątki. Chcieliśmy, żeby to była właśnie taka luźna konwencja zabawowa, ale z jednej strony pozwalająca zweryfikować wiedzę, umiejętności przede wszystkim i bezpieczeństwo, na które zwracamy uwagę u naszych pracowników. Jeżeli chodzi o te obchody, chcielibyśmy, żeby takie konkursy były rokrocznie organizowane, bo jak widać one się cieszą naprawdę dużym zainteresowaniem. Są jakby też wpisane w te misje i cele spółki, które gdzieś tam w optyce zmierzają ku rozwojowi. W nowych uwarunkowaniach spółka jest przede wszystkim odpowiedzialna za jakość usług i dla nas tym najważniejszym elementem, z których ta jakość wynika, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pasażerów, na to zwracamy uwagę. Natomiast oczywiście również plany inwestycyjne w zakresie ekologii, elektromobilności. Trochę sytuacja z pandemią nam te plany każe niestety weryfikować, no niemniej jednak jako spółka się przygotowujemy do tego, żeby tutaj móc w każdym momencie zadziałać. Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Korzeń i pracuję od 10 lat w MZK. W konkursie brał Pan udział drugi raz. Gdyby Pan mógł porównać tą edycję z 2012 roku do tej? W konkursie brałem udział drugi raz. Pierwszy konkurs w 2012 był troszkę według mnie łatwiejszy, zająłem wtedy trzecie miejsce. Tym razem udało się wygrać. Nie ukrywam, że przygotowywałem się więcej, co pozwoliło potem osiągnąć taki wynik. W tej części praktycznej, co było najbardziej problematyczne, które zadania? Część praktyczna jest zawsze stresująca bardzo. Trudne zadania wymagają i skupienia, i uwagi, i doświadczenia, i wielkiej precyzji. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z pomiarem radarowym wykonywanym przez policję, czyli osiągnięcie prędkości jak najbardziej zbliżonej do 25 km na godzinę. Udało się osiągnąć wynik 29, więc prawie. Mhm. Dobrze, a jak te zadania się mają do Pana codziennej pracy? To zadanie z tym talerzem i piłką przypominało troszkę jazdę z pasażerami, bo tak samo trzeba uważać na pasażerów, jak i na tą piłkę na talerzu, z którą dzisiaj jeździliśmy na zawodach. Mhm. Dobrze, no to jeszcze na koniec, lubi Pan swoją pracę? Bardzo lubię swoją pracę. Traktuję to z jednej strony jako pasję, z drugiej strony jako jako pracę, do której przykładam wielkie znaczenie, zarówno do bezpieczeństwa, jak i do komfortu pasażerów. Dlatego takie zawody wiele wnoszą również w doświadczeniu potem w jeździe miejskiej.